Cześć wam z tej strony, Składzik, witam was na kolejnym odcinku z God of War. Jest nas 17 odcinek i będziemy już raczej wracali do Midgaru. Mamy Bifrost już naładowany. Najlepszy ten mały nasz ziomeczek, nasz padawan, wyciechał tych wszystkich ciemnych elfów, jak widzimy. I tak naprawdę, jak to on to zrobił? Jak został mu przekazywany topór, to widzieliśmy, jak go trzyma i nie wyglądało tak, jakby on mógł walczyć tym toporem jak Kratos. A przy okazji jeszcze nas wyciągnął z tego światła, tylko wydawało się, że byliśmy tam dosłownie minutę, może dwie, góra max 5 minut. A to minęło, jak widzicie, z nocy na dzień. Pytanie, czy tylko te kilkanaście godzin, czy może kilka dni. No i mamy możliwość już kierowania się tutaj tym przez te kryształy, uwalniając właśnie to światło. Dzięki tej cięciwie, którą nam dała ta wiedźma i temu światłowi oczywiście. No i możemy podążać dalej. No, ale jakbyś młody miał też do nas dużo żalu, że go zostawiliśmy. Też tam słyszeliśmy pewne zmianki, raczej chyba z początku gry, kiedy on się wylał głowę ku swojej matce Fej. Dlaczego go zostawiał akurat z nim, czyli z Kratosem. Mam pytanie, miał i żal do niej, dlaczego. No i oczywiście Kratos, który mocno się przejął tym całym tym wejściem do tego świata, do tego miejsca, tego świata, który w sumie był szary i bez zmianki krzty właśnie uśmiechu, radości. W sumie gdzie my naprawdę trafiliśmy wtedy? Przed nami kryształ światła leży na ziemi, może pomoże nam opuścić to głupie miejsce. Byłoby fajnie, jakby nam pomógł. Ale się jeszcze rozglądam, co my tu jeszcze mamy ogólnie. Tu możemy dać. O, tam mamy skrzynkę przy okazji. Tu możemy to zapalić. Na tamtą stronę. A tu jakoś. Na razie nie przejdziemy. Próbowałem tutaj trochę zmienić w tych opcjach, bo nadal mam takie wrażenie, że to jest trochę z czasem za jasno. Przy okazji, jak zobaczymy tutaj nad głową teraz Kratosa, to takie pikseloza się robi, może jest na najwyższych ustawieniach. I to trochę tak przeraża. Dobra, na razie skupmy się na tym kryształe. Jak rozumiem, tutaj ten kryształ rozpalając, będziemy mogli chyba tam przejść, prawda? A ja bym chciał się tutaj skupić jeszcze na tej skrzynce, która tutaj jakby tak nieuboga nie leży i prosi się, żebyśmy mogli dostać się. A czyli w ten sposób, żebyśmy będziemy mieli właśnie dostęp od razu tutaj z góry. Nic nie ma. To lecimy, pyk. A to takie, ale przejście, dobra, myślę, że będziemy musieli jeszcze skakać. Na szczęście nie. I tutaj mamy kolejne zaklęcie. Kolejne takie wsparcie na ataki przeciwko ciemnym elfom. No raczej już tego nie będziemy zakładali. Zapewne byśmy mieli większy power do tych elfów, żeby szybciej pokonywać. Ale czy koniecznie potrzebujemy? A właśnie, wyjmijmy w ogóle ten kryształ. Wyjmiemy ten kryształ, jak widzimy. Bardzo fajnie. Myślałem, że będziemy musieli szukać kolejnego i utknęliśmy, że ewentualnie tam był kolejny. No i dobra. Rozpalmy ten kolejny kryształek. A tutaj górą jednak. No to lecimy w kolejne miejsce.
Myślę, że jakoś stąd wyjdziemy w miarę szybko. No i super, pozbyliśmy się z mur. Co? A, czyli chyba tam dalej pod kątem musimy trafić jakoś. Dobrze rozumiem? Chyba nie. Jeszcze jakoś jeszcze inaczej. Chyba, że... A, tam dalej. No właśnie. Teraz czasem trzeba dobrze rozejrzeć się, żeby coś zobaczyć konkretnego. I mamy trochę tego srebra. Niewiele do tego, co byśmy chcieli nawet ulepszyć u Arteriusa, ten Kołczan. Tu wejście na górę mamy, czyli chyba powrót. Kolejne miejsce do zrobienia sobie przejścia. Właśnie, czy coś tu mamy na górze? Nie chciałbym niczego omijać. Myślę, jakiś mokas musiał nas tutaj atakować od tyłu. A to odbijemy? A nie, to nie da rady odbić. Biegniemy, biegniemy. Ups, sorki, nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy, naprawdę. Ej, a jak tutaj uwolnić? A tutaj mamy. W górze, takim, pod takim skosem. Myślę, że tak wystarczy. Zapalę kryształ, jeśli znajdziesz odpowiednie miejsce. Wracajmy na górę. Od razu zapalmy. Czemu nie? I tak, tutaj pozwiedzaliśmy sobie te miejsca. Dobra, spinajmy się na górę. Bo nam tak szybciej ułatwili dostęp z powrotem. Musieli trochę naganiać się dookoła. O, kolejni są. O, ten akurat spadł, co chcieliśmy w sumie. Od razu światłość, go wysłaliśmy. Fajnie, że tamtego się pozbyliśmy od razu na dół, że sobie spadł, bo byśmy mieli większe problemy. Jeśli dostaliśmy komunikat na temat tego użycia punktów doświadczenia. Zobaczmy, ile mamy. Prawie 5000, to nie tak dużo. Ale u Arteriusa możemy użyć. No właśnie, bo mamy przecież możliwość. Wzmacnia osłabienie wrogów. To na pewno bierzemy. Chyba, że tak tanio. To bierzemy taniutko. Oczywiście ogłuszenie. Też bierzemy. Nie ma co tu się obijać. Co tu byśmy mogli jeszcze ulepszyć, ewentualnie, gdy już tu jesteśmy? No to może nam by się to przydało. Mamy. Na razie to weźmy. Co ciekawe, jak to by to wyglądało. A w tarczy coś jeszcze ulepszymy? Na tarczy pięściami. Wiesz co? To byśmy ewentualnie wzięli jeszcze sobie. To nie jest głupi pomysł. I myślę, że zakupy nam wystarczą, prawda?
chwilą mieliśmy przejść tędy, dalszą drogę. No właśnie, bym pomylił drogi. No to byłoby fajnie, gdybyśmy tak zrobili, myląc ścieżki, które powinniśmy pomylić. To też zablokowane. Ale za to mamy skrzynkę. No fajnie, kolejne posiłki. Od razu wykończenie. Jak widać, ciemne elfy nie lubią chyba światłości aż tak mocno, jakbyśmy myśleli na początku. Są bardziej takie osłabione. No i chyba spadek widać. Myślałem, że jeszcze jakiś jeden tu się natrafi, ale na szczęście nie. Trochę szału nam się też również przyda. I tutaj tą skrzynkę sobie otwórzmy. Was się prosi, otwórzcie mnie, otwórzcie. Uderzenie Utgardu. No to dosyć ciekawe, ale nadal tylko do przodu. A to co mamy, to tak naprawdę chodzi tu mamy, ten kurier lodowego trolla. Nawet za nami atakuje. Prędzej wolałbym to na razie ulepszyć niż prędzej ten atak. Nadal się wstrzymam. A jak to na przykład to walniemy? Nic. Jeszcze mamy. A to trzeba przerzucić. Po co nam światło tutaj? Dokąd to zabierasz? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się nad tym. Na razie to zobaczmy. A, możemy przeczytać teraz. Bardzo dobrze. Życie mamy. Ej, młody, czemu nic nie mówisz? Chyba na nas się obraził, co? Zrodzeni ze światła, do światła wracamy. Światło to rzeka dusz. Odmienia nas, pochłania, wynosi ponad życie i śmierć. Światło jest prawdą, światło jest wszystkim. Dobra, rozumiem, że światło jest naprawdę fajne, ale może przy okazji odbiera rozum. No, delikatnie mówiąc, nam odebrało trochę rozumu. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Dalej. Niebieskie drzwi, które nie są drzwiami. I misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? A to ciekawe. Tam jest misa. Tu mamy ramkę. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj coś do zniszczenia. Ale to chyba nie z tej strony. Ale też i mamy tutaj do... Ten kamień będzie nam potrzebny. I tutaj również. Dobra, na razie pójdźmy po ten kamień. Możemy iść dalej? Nie, nie możemy. Nie chce mi się. Robimy teraz odpoczynek. Będziemy chillować z kamieniem na czele. Boomboxem. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. Nie słyszysz głosów? Jak gra z tego muzyka? Ja słyszę, a wy również? Dobra, jak rozumiem, mamy na razie wyjść tam na górę. O, tutaj mamy chyba również skrzynkę.
Zgadza się, skrzynkę mamy. Kolejne jakieś fanty ciekawe. A dokładnie będzie złotko. No i chyba z tej strony chyba to zrzucimy. Zniszczymy. Ale zanim my zabierzemy stąd kryształ tam, wolałbym ogarnąć sobie tutaj tą skrzynkę, wiecie? Może zamiast plądrować świątynię, moglibyśmy stąd iść. Jeśli zechcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę. No właśnie. Jak widać, chyba jednak nie w humorze z Artreus do nas. I też oczywiście włączyłem teraz napisy, jakbyście chcieli czasem przeczytać, jakbyście na przykład nie mieli możliwości oglądania z głosem. Tu mamy kolejną, ale dzisiaj jeszcze widziałem tą. A tutaj mamy. A jakbyśmy to zrobili z jednego miejsca, z jednego punktu. Wejdzie to? Nie wejdzie z tej strony. Z tej strony wejdzie. Czyli raz. Wejdzie tak? Pytanie. Raz. Dwa. Wyjście. Nie wiem, za dużo biegania, ale na przykład z tej strony spróbujmy. Jak to nie przeszło? Tak to miało być ładnie. Przeszło, tylko trzeba dobrze wycelować. Dobra, to jeszcze raz. Nie chce mi się biegać, wiecie? Abyśmy tylko nie spadli. W sumie nie pomyślałem, mogliśmy w sumie stąd spróbować rzucać. Ale jednak daliśmy radę, jak widać. Niektóre zagadki są dosyć proste, a niektóre dosyć trudne. Mamy kolejny kawałek do szału. I trochę wina. Dokąd teraz idziemy? Teraz? Nie wiem. Jak najdalej stąd? Teraz dotrzesz do misy. Aha. Pytanie jak? A, tędy chyba. Dawaj mi padawanie mój. Jestem ciekaw, czy coś nie pominęliśmy. No dobra, otwórz nam te drzwi. Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Durne zagadki. Durne, ale za to będziesz mądrzejszy. Co? Mamy znaleźć jakiś ten odpowiedź, czyli chyba tą runę. Czy to odpowiedź? Nasienie. Tak, chyba tak. Pamiętasz? Oczywiście. Narysuj. Frae. A, więc to jednak drzwi. Nie, portal do innego świata, młody. Ma nas przenieść do lepszego świata. Teraz chyba otworzymy, prawda? Wow. Elfowie. Ci od światła. I potrafią latać w sumie, tak lewitować. A jakaś nagroda z waszej strony dla nas? Podobał nam się jakiś naprawdę super... jakiś rynsztunek dla nas. Mało hojne te elfy, jak widzimy. No i tutaj nie ma jak w domu od Steama. Dostaliśmy. I co tu my dostaliśmy? Dostaliśmy jakiś właśnie wpisik. Elfy światła.
Elfy światła powróciły. Uchroniliśmy światło Alfheimu przed tym, co chciały zrobić z nim ciemne elfy. Tylko pytanie, co one chciały zrobić w sumie. Wszystkie powróciły do świątyni. Teraz, gdy światło zostało uwolnione, Alfheim jest piękny. Elfy świata wydają się miłe. Nic nie mówią, ale przynajmniej nie próbują nas zabić. Ojciec mówi, że nie powinienem nic zakładać, ale co on tam wie? Nie wiem, co robił w świetle, ale ja musiałem sam poradzić sobie z całym rojem ciemnych elfów. Nie obchodzi mnie to, co mówi. Dobrze się zaangażowaliśmy. No pytanie, czy faktycznie kto był dobry, kto był zły? Bo niekoniecznie dana droga jest dobra zawsze. Pytanie, czy mam tutaj Sindriego nadal? Mamy tutaj Sindriego. I mamy możliwość jeszcze tutaj z nim pogadania. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. No widzisz, młody, jednak nie ma nic za nic. Tutaj żąda od nas właśnie... ...roi od najróżniejszych paskudztw. ...żąda od nas właśnie osełki. Nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. O, wybacz. To chyba, czy na pewno nie żyje? Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. No, ale jak do ciebie nie należy osełka, to też może zniknąć. No właśnie, o tym nie pomyślał. My tylko... Ten z rogami wrócił. Czego chce teraz? My tylko bierzemy rzeczy, które są już nieczyje. Ale tak, tędy raczej nie wrócimy. Bo nie ma wody, prawda? Więc wracamy drogą, którą przyszliśmy. Do windy. No właśnie, nas czeka teraz droga powrotna. To nie, też niełatwe, ale w sumie jakbyśmy mieli tutaj łódź. A widzisz inną drogę? Byśmy mogli przepłynąć, prawda? Więc. A dobra. Przejdźmy się z powrotem. Może coś znajdziemy z powrotem, jakieś rzeczy, które były zablokowane. Tak, myślę, że to będzie w końcu ten moment ogólnie. No i schodzimy do ciemnych komnat. Ale tu faktycznie teraz jest ciemno. I mamy... Ej, ale ten Bifrost nam teraz świeci. Normalnie fajnie. Mamy łup wojenny, kolejny. 4 na 6. I coś czuję, że... Te kolejne też będą pootwierane. Mam nadzieję, że nas tutaj nikt nic nie zamknie. Bo nie wiem, jak się uwolnimy. Ale warto teraz pozbierać sobie te rzeczy. Wiesz, że stąd nie można wrócić na górę. Wiem. A wiesz, że stąd można ogarnąć sobie przejście na przykład tam? Tam, dokładnie myślę. Nie, to nie ta strona, sorki. To jakoś tak mi się tutaj pomniało, to nie tutaj. Bo z tej strony będzie ta opcja. Tutaj, prawda? Tutaj były chyba dwa miejsca, które były
możliwe do przejścia. Mamy światło, dasz radę. Ej, a jakbyśmy tak oszukali system, byśmy wrócili tam na górę, to nie będzie przypadkiem łódki? No ciekawe, wiecie? Nie będzie powrotu możliwości. No oczywiście i tak przejdziemy dołem, bo tam nas kieruje gra. Jakbyśmy tak oszukali właśnie. Ale łódki nie ma. Ale jakbyście pamiętali, to w każdym miejscu, gdzie nie było łódki, łódka się znajdowała. No dobra, czyli faktycznie o tym pomyśleli twórcy. Jakby ktoś chciał oszukać cały ten system, albo ktoś oszukał na początku gry, zanim weszły patche, aktualizacje. Tak więc tym razem nam to się nie uda zrobić. I wchodzimy z powrotem i tutaj działamy. Tak, tutaj było chyba przejście. O, normalnie mnie zaskoczyła. Strzały! To są dwie. Bez kitu. Dwie na raz, to tak tutaj jest nieciekawie. Ups, spadła. A to nie nasza wina. Użyj słuchu. Przystosuj się. Robię to. No i tutaj mamy temat tej upioru. Strucizna otworzona przez niego wyrwą omija przeszkody, żeby nas dosięgnąć. Więc ma większe szanse na unik, jeśli poczeka, a szczelina będzie bliżej. No dobra, weźmiemy sobie to do serca. I tak, tutaj wracając do ich przejść. My tutaj znajdziemy ciekawego. Na pewno przeciwników. Tylko jeden, tak? Potrzebujemy kryształu. A co nam to da? Nic tam na razie nie da. Bez kryształu. No, trochę życia nam się na pewno przyda. Dobra, na razie wracajmy w drugą stronę, bo tam też jest przejście. No super, kolejny jakiś brzydal. I szybkie wykończenie. No tam sobie leć, może spadniesz. No, chyba tak. Właśnie tutaj przypadkiem mi kryształ nie leżał? Nie, tutaj mamy włożyć kryształ. Czyli gdzieś kryształ na pewno leży. Albo wisi. Dobra, zerwijmy ten łańcuszek. Aż trzech? No właśnie, z każdej strony dostali. Okej,
i super. Pozbyliśmy się tych mukosów. Czy tutaj możemy coś zgarnąć, jakieś kolejne fanty? Chcesz nosić to ze sobą wszędzie jak poprzedni? Jeśli trzeba. No właśnie, jeśli trzeba, to czemu nie? Tylko że z tym trochę wolno on biega. Ale to też ciekawe, bo w sumie elfy światłości mają to miejsce i nie jest jakoś tak oświetlone, tylko bardziej tak ciemno, ponuro. Znaczy powinny się kierować tam, gdzie światło, prawda? Włóżmy to, zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy mogli zrobić. Gdzie musimy to oświetlić. Tu mamy litery, jak widzimy. Mamy B. Czy mi się wydawało, czy to była czasówka? Bardzo możliwe. Ale ważne, mamy tutaj dostęp do tej skrzynki. I kolejny jakiś dęsztunek. Zacznijmy sobie. Zwiększa bardziej do run. Znaczy nie będziemy tego na razie zakładali i czy w ogóle będziemy zakładali. Jest na zielono. Czekam na jakieś lepsze rzeczy. Ale ten kryształ to musimy zabrać, prawda? Musimy, bo musimy przejść tam chyba tym mostem, który jeszcze nie jest dostępny, dopóki nie zaniesiemy tego kamienia. Kryształu, cokolwiek jakby to nie nazwać. Ale wiadomo, o co chodzi, prawda? Wiem, jak to działa. Naprawdę? Nie trzeba instruktora. Instruktorzy po prostu przeczytać jakiegoś. Dobra, w dalszą drogę. Byśmy chyba wyruszyli sobie już później kolejne materiale. Oczywiście wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mile widziane łapka w górę, jak i skomentowanie tego odcinka. Nie zapomnijcie oczywiście o subiku. No i obejrzyjcie oczywiście inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą. A tak to myślę, że w takim mrocznym klimacie możemy zakończyć ten materiał. Tak więc do zobaczyska. Hej, hej.